Ole, fajne, duże płatki lecą, elegancko, śnieżek pada. Pierwszy raz zimą, znaczy drugi raz w tym roku, bo ale pierwszy razem to była już jesień, to była jeszcze jesień, a teraz pierwszy raz zimową porą. Elegancko, fajnie wygląda. Takie duże płatki, uwielbiam je. Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Atlas Polski. Atlas Polski nadal na mapie Mazury. Jest to bonusowy odcinek z racji tego, że rzeczywiście mieliście rację. Bodajże pod odcinkiem, tak, pod odcinkiem, w którym to zbieraliśmy buraki metodą tą trzyfazową. Tam rzeczywiście było 500 łapek w ciągu 24 godzin, tak więc należy wam się jeszcze dodatkowy jeden odcinek. No jeszcze taka fajna atmosfera będzie. Śnieżek pada, a my będziemy orać tutaj. Zestaw, już umyte ciągniki. Po akcji z obornikiem jeszcze nie zdążyłem ich porozstawiać, tych ciągników. No bo tu już jest następny dzień, ale tak, jeszcze kupiłem sobie ciekawe ciągniki i dzisiaj, wczoraj jechaliśmy, w ostatnim, w sumie wczoraj. W sumie wczoraj, nie, przedwczoraj. No ale z waszej perspektywy z wczoraj jechaliśmy sobie na trzy rozrzutniki, a dzisiaj będziemy orać to samo pole. Ale na cztery ciągniki. Tu mam cztery ciągniki. Takimi dosyć dużymi pługami. Fajne te pługi, spodobały mi się. Przed tym miałem pomysł na troszeczkę inaczej na orkę. Były PHX-y. Ale kurczę, jakoś coś się stanęło. Czekajcie, muszę odpalić go i podnieść ten pług. Myślałem, żeby właśnie na dwa PHX-y pojechać, ale zdecydowałem się na taką większą akcję. A, dokładnie. Dobra, już to widzę. No, no tak się tak chowa troszeczkę. Zdecydowałem się na większą ilość pługów, a mniejsze pługi po prostu. Mniej szerokie, znaczy mniejsza szerokość robocza, ale na cztery ciągniki to będzie też fajna robota. Jeszcze sobie takiego John Deere'a tutaj fajnego, eleganckiego. Wszystkie ciągniki podobnej mocy, około 150 koni. Bodajże chyba ten MTZ chyba ma większą moc. Tak mi się wydaje, ale nie pamiętam jaką to ma moc. Szczerze mówiąc, też chciałem go na jakiejś serii. Teraz będzie w ogóle na tej serii, na Atlasie Polski, będzie zatrzęsienie różnych modyfikacji, które chciałem zawsze na jakąś serię wrzucić. No, nigdy jakoś nie miałem, jakoś nie wyszło mi, nie? No, bo wiadomo, już za pół roku, tam za ileś tam miesięcy przechodzimy na innego farminga. Co prawda, być może jakaś seria zostanie, najprawdopodobniej Hof Bergman zostanie na 19. Dopóki nie wyjdzie, bo nie wiadomo, czy wyjdzie na 22, tak więc, no tam na tych na 19-kowych modach jeszcze na pewno będziemy grali, ale teraz właśnie, no na tych wszystkich moich seriach będę więcej takich testował modyfikacji, które chciałbym przetestować. No te ciągniki, no to jak widzicie, zgrane są takie, nawet powycierane. Ale tego pługa, tym pługiem nie orałem nigdy, chociaż miałem go właśnie taki solidny. Taki wiecie, no kawał żelastwa, tutaj nie ma jakiejś finezji, technologii zaawansowanych, no ale elegancko, no kawał pługa jest i tyle. Tak więc lecimy sobie na cztery, tak, raz, dwa, trzy, cztery, to same pole, które nawoziliśmy wczoraj, we wczorajszym odcinku. Tylko nie wiem, którym ciągnikiem będę jeździł, tak się zastanawiam. Chyba tym największym, tak wizualnie John Deere chyba największy jest, co nie? Tak mi się wydaje. Jeżeli ma to być taki jeszcze dodatkowy, bonusowy odcinek, tak więc pomyślałem, że to będzie też dla mnie bonus. Również będę miał tutaj dzisiaj, zrobię sobie taki mały teścik. No i zaczynamy sobie od John Deere'a, ale będę chyba najprawdopodobniej na wszystkich tych ciągnikach jeździł. Przy czym od razu wam mówię, że nawet nie dotknę kierownicy, będę sobie siedział po prostu przy komputerze i będę przeskakiwał między poszczególnymi ciągnikami. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem, no ale trzeba kiedyś zrobić coś takiego. Tak więc z przodu przede mną jest szesnastka. Ja jestem jakiś drugi ciągnik. Za mną powinien być też Ursus. I na samym końcu Belarus będzie jeszcze. Tak więc cztery ciągniki. W poprzednim odcinku, kiedy obornik. O, tam daleka widać. W poprzednim odcinku, kiedy obornik sobie rozwoziliśmy, no to wtedy też miałem już orać. No ale wtedy jednak trzeba było podpychać ten obornik, więc sobie to odpuściłem orkę.
I wtedy miałem tak w planach, żeby na dwa PHX-y polecieć. Tam bodajże ośmioskibowe takie PHX-y były, tak. Innym John Deere'em i chyba szesnastką, już nie pamiętam. Tak, chyba szesnastka była. Ale wiecie co, trzeba jak najwięcej testować już tych modyfikacji, bo jest ich tak mnóstwo, tego czasu jest coraz mniej. Bo kiedyś przyjdzie wreszcie, znaczy już, no powiedzmy za te pół roku, będzie już ta nowa modyfikacja, będzie już ta nowa, nowy farming, tak więc jak najwięcej przetestować modów. To jest dla mnie jak gdyby najważniejsze teraz. Ostatnie pół roku i to na tej serii też będzie dosyć dużo, praktycznie. Chociaż na pewno z racji tego, że na tej serii są ten polski klimat, tak? Polskie mapy, to wiadomo, że polskie ciągniki, kombajny i tak dalej będą, nie? Elegancko. Dobra. Wjeżdżamy sobie na pole. Nie wiem, jak ten Ursus. Widzicie, znaczniki są. Dobra. Nie wiem, jak ten Ursus, od którego. Aha, dobra. On sobie tutaj od tej strony zaczął. Dobra. Mam nadzieję, że ja teraz wjadę w odpowiednie miejsce. I za mną widzę, już tutaj też jest. I Belarus też jedzie. Dobra. Zobaczymy, jak tutaj będzie. Z tej strony? Nie. On powinien chyba z lewej wjechać. Tak. Dobra. Okej. Okay. Puk. Dobra, świetnie. Dobra, czyli lecimy sobie tutaj. Świetnie, dobrze. Elegancko mu to wyszło. Aż jestem pod wrażeniem. I teraz zobaczymy, jak ten Ursusik wiedzie z tyłu. Też powinno być spoko. No i Rusek chyba też to ogarnie. Mam nadzieję. Fajny klimacik. Śnieg pada być może nawet, wiecie co? Może nawet tutaj śnieg będzie leżał, no to może być. No, może być nawet taka sytuacja. Co prawda, temperatura ziemi jest dodatnia, ale temperatura powietrza jest ujemna. Może być taka sytuacja, że tutaj śnieg będzie leżał. O, ten słup! Wiecie co, na tym polu już zrobiłem chyba 4 odcinki tutaj na tej serii. No bo był jeden odcinek, kiedy zbierałem. Tak, zbierałem buraki, drugi był jak wywoziłem, ostatni odcinek tutaj nawoziliśmy, on jest nawieziony obornikiem, no i teraz czwarty odcinek, tak więc w tym pierwszym odcinku, ale tego chyba nie było na YouTubie tego nie było. O, tędy pojechał, dobra, elegancko. To, ale byłem zdziwiony, jak przejechał ciągnik z ogławiaczem, przejechał przez słup, tamten, który tam stoi, bo on nie ma kolizji po prostu. Ale byłem naprawdę zdziwiony, mówię, o co, come on. Ale rzeczywiście tak jest na mapach i to w sumie nawet spoko. Pamiętam, że chyba, dobrze myślę, chyba na, ale nie jestem pewien. Wydaje mi się, że na bruździe są słupy, które właśnie nie mają kolizji i to jest celowo zrobione tam, żeby po prostu jakieś większe sprzęty czy jakiś siewnik. No z siewnikami to były tam na przykład problemy, czy jakieś, nie wiem, brony, czy coś takiego. No to wiadomo, duża mapa, duże sprzęty tego typu. No tak więc, no to tak, a te słupy są fajne po to, że no, robią klimat, nie? Ale z drugiej strony troszeczkę mogą utrudnić robotę i tak dalej. A tak więc, tam chyba były, nie wiem jak w 19, ale w 17 to na bank były. Dobra, czyli co? Miało być tutaj na tym polu, miało być orka na 2 PHX-y 8-skibowe, czyli łącznie 16 skip. No mamy, też jest chyba 16, tak? Bo mamy raz, dwa, trzy, cztery. Nie, to mamy 20. Bo tu piątki jeżdżą, nie? No bo to jednak są dosyć wymagające pługi. One może nie robią tak, nie mają takiej dużej szerokości, ale to jest jednak. Chyba 150 koni potrzebuje. Wszystkie te pługi są takie same. One się chyba kolorem tylko różnią. Można tutaj jeszcze tak chyba z włóką? Czy z czymś jest dodatkowa taka opcja? Też chciałem ten pług wykorzystać właśnie, bo on jest taki solidny, nie? Taki widać, że jest no kawał. Kawał pługa, że się tak wyrażę. Tak więc jest elegancko zrobiony i chciałem go też to wykorzystać. No się zastanawiałem na jaką serię. No na Felsbrun to nie, no bo to za mały już pług jak gdyby. Na Off Bergman, no to jak gdyby troszeczkę za mało nowoczesny ten pług. No to wiadomo, na Atlas Polski pójdzie. A jak już na Atlas Polski, no to w miarę duże pola, tak więc taka mapa idealnie ta pasuje mi.
Mazury, bo następna chyba najprawdopodobniej będzie malutka mapa. Zobaczymy, jaki tam będzie dobór, ale to dopiero w następnym tygodniu. Tak więc jeszcze tak naprawdę nie zdecydowałem się. Ale tam to będzie. Może bolusiowo. O! Nigdy na bolusiowie nie grałem w 19. Jest podobno jeszcze jakaś wersja chyba. Mi się wydaje, że jest. Jest? 7 chyba i pół, czy coś tam. W sumie dlaczego? Albo bocikowo można by zrobić. Taką mapę też, w sumie dlaczegożby nie. Dobra, elegancko. No to ja mówiłem, tu jest dla mnie też specjalny odcinek. Czyli Anton zrobił orkę na 4 ciągniki i w ogóle nawet kierownicy nie dotknie. Bo to wszystko robią na pracownikach. Nawet jak tutaj dojeżdżałem, to też nie dotykałem kierownicy, bo to wszystko jest na automatach w tym momencie tutaj jest zrobione. Czyli mówicie, że ten pracownik do 19 taki słaby. No proszę bardzo, tutaj pracownik jest całkiem niezły, zobaczcie. Przyjechał sobie na pole, zaczął orać, to jeszcze 4 ciągniki ogarnia i one się jeszcze dogadają, nie zabijają się. Wyskakują co chwilę jakieś komunikaty, że został spowolniony, tutaj czeka na drugi ciągnik, bo tamten nie może ruszyć. Proszę bardzo, jak się dogadują ładnie. Żeby taki był pracownik w Farming Simulator 22, co nie? No tak, no ale to wtedy wymagania by były wyższe na konsolach, to by nie chodziło i tak dalej, trzeba. Trzeba jednak pamiętać o takich rzeczach, że nie wszystko się da tutaj ogarnąć, nie? Dobra, zobaczymy jak ten ciągnik. Wziąłem taką. O, ale fajnie teraz widać te słońce, no. Rzeczywiście ta szyba daje coś. Ja myślałem, że to jest taki pic na wodę. Nie, to elegancko wygląda, te słoneczko. Bo tak niby jest jasno, ale chmura jest nad nami, nie? I dlatego jest ten śnieg pada. Ma z czego spadać, nie? Ma z czego padać. A teraz zobaczymy, jak to słońce będzie stąd wyglądało. No razi, rzeczywiście, ty. Myślałem, że ta szyba to jest taki, wiecie, pic na wodę, nie? Nie, ona działa. To elegancko. No i zobaczcie. Nawet, kurczę, MTZ ma zarypistego tego GPS-a. Idealnie tutaj wyjechali. Powiem wam, że mi się całkiem nawet spodobał ten Belarus w sumie, nie? Niezły jest. Podoba mi się. Dobra, oni tam przeskoczyli chyba na drugą stronę pola, bo te pole zostało podzielone na 3 kawałki, tak w kółeczku sobie będziemy jeździli, z racji tego, że mamy tutaj pługi zagonowe, czyli żeby nie było tak dziwnie, że nie? Że nie z tej strony będzie podjeżdżało. Chociaż szerokość robocza już tutaj ustawiłem na 2 metry, a tak naprawdę te pługi mają 2,1, dlatego ten ostatni przejazd tutaj, jaki mam teraz, to tak wygląda trochę tak słabawo, że tylko, że tak jeszcze. Ale tu powiedzmy, że bruzdę rozrywuję, nie? No, powiedzmy sobie, dopowiedzmy sobie, o, może raczej tak, dopowiedzmy sobie. No i przenikniemy przez. Elegancko przejechaliśmy. Fajnie to wygląda. Powiem wam, że ten Belarus ma bardzo fajny, bardzo mi się podoba w tym Belarusie dźwięk. Ma naprawdę bardzo fajny dźwięk. Bardzo mi się spodoba ten dźwięk u niego. To w sumie cieszy, fajnie, bo większość tych ciągników różnych to ma najczęściej takie standardowe dźwięki. Chociaż nie, no niekoniecznie. Akurat chyba w tym momencie te wszystkie modyfikacje, co tutaj jeżdżą. To chyba każdy ma swoje osobne dźwięki, ale Belarus to jednak ma bardzo taki specyficzny dźwięk, nie? Ten ciągnik. Tak więc elegancko, ale tutaj już jest no, całkiem fajny ten ciągniczek. Szkoda, że go na jakiejś innej serii nie wykorzystywałem. No i tylko i wyłącznie na polską serię, nie? Na polskiej mapie może jeździć. No bo na inne serie to mi się nie przyda chyba, nie? A żadnej już nowej serii nie będę do samego końca. Przy tych seriach, które mam, aktualnie zostanę. 3 serie na Farming Simulator. Przy czym tak mi się wydaje, że Hof Bergman zostanie do 19 jeszcze. 19 nawet jak będzie FS22, to będzie Farming Simulator 22, to Hof Bergman jeszcze zostanie na 19 powiedzmy. Tak mi się wydaje. Takie mam jak gdyby. Takie mam przemyślenia. Najprawdopodobniej tak to będzie jednak, żeby jedna seria zostanie, bo żeby się nie śpieszyć na Hofbergmanie.
Tam nawet jak będzie Farming Simulator 22, no to i tak nie będzie. Hofbergman będzie i tak. Podejrzewam, że i tak będzie o wiele fajniejszy niż Farming Simulator 22. Tam nie oczekujcie, ludzie, że tam nie wiadomo jakie cyrki będą, nie? Nie wiadomo jakie wielkie rzeczy, no. Trzeba wziąć, pomyśleć o na przykład o tych konsolach, które już mają ileś tam lat, a ten farmik nowy też będzie na nich chodził, tak więc. Tam cudów na kiju to raczej chyba, no ale nie, no. Ja się ustawiam tak. Lepiej się ustawić, że nie będzie nie wiadomo czego tam, a później coś naprawdę dadzą fajnego i wtedy będzie fajnie. Co tak pomyślić, no rzeczywiście zrobili niezłą ten. O, też zaczął padać. Tak więc ciekawie. O! No to. No to mamy zimową orkę, prawdziwą taką po śniegu. Po śniegu mam. Dobrze, że tutaj, wiecie co, powiem wam, cieszę się bardzo, że teraz to jest wszystko tutaj na GPS-ie zrobione, bo tak to nawet nie wiedziałbyś, gdzie tu jest coś zaorane, a gdzie nie. Tak więc ciężko by tutaj było zobaczyć, jak to wygląda. Gdzie, bo tak jak mówię, no, już byś teraz nie wiedział, gdzie to jest zaorane. Ale fajnie. Ale to jest ciekawe, deszcz zaczął padać, nie? I śnieg wskoczył. Ale to jest akurat, chyba się zmieniła pogoda w tym momencie, dlatego jest taka sytuacja. Dobra, teraz sobie wskoczymy do staruszka. No też ciągnik, który no naprawdę mi się też bardzo podoba. W ogóle te 19, tyle jest tych fajnych modów. Znaczy, żeby też. Ja mam nadzieję, że właśnie tego typu rzeczy jak ciągniki to w następnym farmingu będą bardzo szybko. Mam takie, no, takie mam jak gdyby przekonanie, że zresztą w sumie to nawet nie jest moja opinia, tylko ludzi, którzy się znają na tym, którzy robią tego typu modyfikacje, że raczej nie powinno być właśnie problemów z tego typu modyfikacjami jak jakieś ciągniki czy coś takiego. Gorzej może być ze skryptowymi modami, ale z modami tego typu jak na przykład jakiś ciągnik czy coś takiego, czy kombajn, czy jakieś maszyny, które nie mają dużej ilości skryptów, albo oparte są na standardowych skryptach, to nie powinno być jakichś tam dużych problemów, nie? Tak mi się wydaje. No ale wiesz, jak nie wiesz. Zobaczymy. Fajnie to wygląda, bo tu jeszcze liście na drzewach, co nie? A tu już śnieg leży. A z drugiej strony deszcz pada. No to w ogóle jest jazda niezła, co nie? I całe szczęście, że jednak sobie wybrałem tą opcję na full, na pełnym automacie, bo ja tylko przeskakuję sobie z ciągnika do ciągnika, w jakim jeszcze nie byłem? O, w tamtym chyba nie byłem. Teraz sobie przeskoczymy. Nim dzisiaj nie byłem, nie jeździłem sobie w nim. Dobra, pyk, elegancko. Ta szesnastka, ona taka, wiecie, trochę taka jest zrobiona, te lampy, jak gdyby nie od tego ciągnika, ale wiecie. I inne, ale jest tutaj dużo różnych możliwości, tak więc można stworzyć swoją. To u Adama mechanika był. Wiecie, u jakiego Adama. Uwielbiam tą serię, kurczę, oglądam ją namiętnie, a Adam mechanik rządzi dla mnie, kurczę. Jak to się nazywa? Kabaret Malina, tak? Uwielbiam Adama, kurczę, ale Adam rządzi po prostu. No to powiedzmy, że ta szesnastka to jest od Adama mechanika. Tak ją zrobi, jest elegancka, co nie? I tutaj GPS jej wstawił, ale nie wiem od czego GPS-a wstawił, to jest elegancko. Fajnie, powiem wam, że cieszę się bardzo, że tutaj jakoś tą orkę ogarniamy. I no to wszystko działa. Jakby był taki pracownik w Farming Simulator 22, to pewnie byście byli zadowoleni, tak? No, teoretycznie takiego nie będzie, na pewno. Na bank nie będzie takiego. Bo to ustawienie czegoś takiego byłoby zbyt trudne. Chociaż ja wiem, może opcjonalnie. Nie wydaje mi się. Raczej niemożliwe, żeby taki pracownik był w Farming Simulator. Jest zbyt zaawansowany, żeby był. O, tutaj poczekamy sobie. Elegancko. No, cieszę się bardzo, że jak ten śnieg spadł, to że jesteśmy na tym automacie. Dobra, będę kończył ten odcinek, bo tutaj, no co, no tutaj się nic ciekawego, jakiegoś śmiesznego nie wydarzy.
Tutaj wszystko jest zaprogramowane, te ciągniki będą jeździły jak po sznurku. Teraz ładnie sobie zrobiły nawet miejsce między sobą, więc one nawet się nie będą kłóciły. Każdy ma już taki sensowny odstęp, czyli fajnie jest, ten odstęp też można uregulować. One mają na 30 metrów, ale też się rozjechały, też same z siebie się rozjechały, tak więc jest ładnie, elegancko. No i teraz zostanie nam przeskoczyć na drugą, na trzecią część pola, bo te pole zostało tak podzielone jak gdyby na trzy części. Czyli pierwszą część tam zrobiliśmy, teraz tutaj drugą część robimy. No i teraz za chwilę przeskoczymy na trzecią część. I na samym końcu te wszystkie ciągniki objadą te pole dwa razy dookoła, no i pole zaorane. Na wiosnę tutaj będzie można coś siać. No ale my już niestety nie będziemy siać, ponieważ jeszcze zostanie jeden odcinek. Ale to będzie wiosenny odcinek. Najprawdopodobniej będzie to wiosenny odcinek. A tutaj czekamy. No dobra, aha, bo tamten już wykonał manewr. Będzie tutaj na samym końcu przejeżdżał tak na styk? Nie, na styk. Aha, bo no właśnie, teraz nie wiem za bardzo, gdzie jest tutaj zaorane. A tutaj, gdzie teraz ten ciągnik przejeżdża, tam jeszcze nie, ten, nie jest zaorane. No to rzeczywiście dosyć ciekawie wygląda. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę bardzo o łapkę pod tym odcinkiem i kto dotrwał do końca tego odcinka, niech napisze mechanik Adam Mechanik, albo Mechanik Adam. Ja wtedy mu przypnę serduszko. Oczywiście Adam Mechanik stał się moim idolem. Dobra, na razie.